już jesteśmy w Łebie, w Matleksie. I jedziemy na Wydmy, na ruchome piaski. Teraz idziemy na statek, gdzie będziemy płynąć właśnie na ruchome Wydmy. Piękna pogoda, jest takie upalne lato, o jakim marzyliśmy. Przyjemnie odpłynęli statkiem, ale będziemy czekać na kolejny statek. A my już wysiedliśmy ze statku i teraz idziemy parkiem słowińskim. Właśnie zmierzamy ku ruchomym piaskom, ku Wydmom. 1,5 kilometra drogi przed nami. Wydmy witają. Słuchajcie, wejść tutaj to nie lada wyczyn. W piachu męczy takie chodzenie, prawda? Prawie jak na przylądku coś szło. Ale zejście będzie dużo łatwiejsze. Damy radę? Jak wygląda, jak blogerzy modowi przyjdą na plażę? Pełno ubrań i przebieramy się, tak? Jantek w każdej bluzce chce zdjęcie w tym miejscu. Także przygotujcie się, że u niego na Instagramie z tego właśnie miejsca będzie duszy spam zdjęć jego stylizacji. Dokładnie, zapraszam. Antek Hair, tak? Na Instagramie Antek Hair. Piękne Wydmy, największa z nich to Wydma Łącka. Nazwa stąd, że kiedyś tutaj było miasteczko o nazwie Łąka, które Wydmy zasypały. I właśnie by uczcić to miasteczko, które niestety zostało zasypane, stąd nazwa i Wydma Łącka. Idziemy Wydmami, teraz będziemy szli na plażę, żeby troszkę odpocząć, popalać się, zjeść coś przede wszystkim, bo zgłodniliśmy. Ja jeszcze w międzyczasie robiłam zdjęcia produktowe dla pewnej marki, 3 sukienek, także zajęło nam to 2 godziny, więc i wakacje, i trochę pracy, ale to co lubimy, także jest super. Dokładnie. Pogoda dopisuje, to najważniejsze, pogoda i zdrowie. Mamy morze. Oby tu było coś do jedzonka. Pogodnie jak widzicie. O, mam coś pięknego. Kameka. Antuś plażuje. Słuchajcie, całą kwarantannę czekałam na ten moment, żeby wyjść z domu. Później łapię miejsce. Tutaj pięknych kamieni. Najbardziej odpoczywam właśnie szukając pięknych kamieni w pięknych miejscach. To jest najlepszy odpoczynek i relaks. To uczucie, gdy tak to można chodzić. I żegnamy piękne Wydmy ruchome w Łebie. Idziemy wreszcie coś zjeść. Jesteśmy tak głodni, słuchajcie. Od rana nic nie jedliśmy. Myśleliśmy, że może tutaj, tam dalej gdzieś coś kupimy. Robiliśmy sobie detoks od niezdrowego jedzenia. Dokładnie. Ale my w sumie jemy zdrowo, bo nie ma mięsa w ogóle. Antek słodyczy uwielbia. Więc już możemy, my już marzymy o obiadku. Jest już 5 godzina, a my bez jedzenia. A wysok nas ratuje, doktora wita. Także tak. Także jeśli ktoś z Was będzie się wybierał właśnie na Wydmy w Łebie, to koniecznie weźcie ze sobą wałówkę i jedzenie, bo będziecie głodni, tam tak nie ma co kupić na plaży. Dokładnie.
A my najedzeni, teraz sobie skubiemy słonecznika i patrzymy na piękny zachód słońca. Drugi dzień plażowania. Idziemy na piękną plażę. Piękną plażę, która jest na uboczu. Dokładnie. Żeby teraz zobaczycie wejście. Dokładnie. Wejście prawie jak na Wydmy. Też pod górkę. Takie oto wejście. My dziś mamy plażing, smażing i opalażing. Dokładnie. Wychodzimy z plaży. O nie, taka góra, jak my to zrobimy? Damy rady. Ja nie dam rady. A, męczące takie chodzenie jest, jak cholera. Oj. Jak mnie męczy takie chodzenie po piachu, jeszcze wspinanie się do góry, tym bardziej. Zamówiliśmy dwa drinki, Henryka Sex on the Beach, a ja Sperma Bosmana. Z ciekawości, to jest ten drink właśnie Sperma Bosmana. Jest bardzo słodka. W skład wchodzi oczywiście Valentine's, mleko skondensowane, słodzone i normalne mleko. Drugi dzień plażingu. Trzeci dzień plażingu. Pięknie, teraz się opalamy. Wspaniałe wodę. Tyłem jedziemy. Opaleni, najedzeni, tak się przejedliśmy przed ostatnim obiadem właśnie owocami morza i wracamy i myślimy, że jeszcze tutaj wrócimy do Łeby na jesieni. Tym bardziej, że mamy gdzie przenocować, bo tutaj u mojej cioci się zatrzymujemy, także na pewno jeszcze wrócimy, a następny vlog mamy nadzieję, że będzie z Gdańska, że odwiedzimy Gdańsk w ostatni weekend sierpnia. Także dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!